Cześć moi drodzy, z tej strony Kasior i witam was serdecznie w grze Dark and Darker. Mówiłem, że nie będę nagrywał takiej serii żadną postacią. Na początku mówiłem, potem, że nie, ale jednak będzie taka seria, bo zauważyłem, że nie ma żadnej takiej na YouTubie. A nawet sam chciałem taką obejrzeć, więc zagramy sobie kilka meczyków w tym filmie. I będą takie odcinki po prostu z levelowania. Na razie fightera, a potem zobaczymy, jeżeli wam się spodoba ta seria, to będzie trochę więcej tych klas. Stworzyłem sobie tego fightera dopiero teraz. Pokażę wam szybko to, co pokazywałem w poradniku, czyli jak zacząć taką nową postacią. Od czego dokładnie zacząć? Nie będzie tutaj za bardzo cięć, po prostu będą to wszystkie pełne takie nagrane rozgrywki. Zaczynamy oczywiście od merchantów, bierzemy questy wszystkie. Wszystko, co tutaj jest. Questik za questikiem. Dobra. Jeszcze ten i Woodsman. Dobra, teraz jak wszystko mamy, wybieramy sobie secik. Ja dodam sobie tutaj mikstury. Przerzucimy je na tą stronę. I tak, pięknie. No i to zmieniamy na miecz dwuręczny Longsword. I dodajemy sobie budziki. I to powinno być wszystko. Albo te mają trochę więcej speeda. Nie, dobra, myślę, że tak będzie ok. Stranger dodają. Dobra, i mamy cały secik. Set base gear. Equip. Ok, mamy to wszystko nałożone. Skilla sobie jeszcze zmienimy. Pasywka. To słyszałem, że jest dobre, muszę zobaczyć właśnie. To uciekanie wywalę, a wezmę sobie Victory Strike, bo jest bardzo fajne, jak dobijemy nim kogoś, to przywraca nam 15% HP, więc rewelacja. Tutaj jest dobre. Gain the ability to use any weapon while using a non-native weapon to your class. Lose 10% psychical damage bonus. Okej, czyli możemy wszystkich broni używać, nawet tych, których fighter normalnie nie może, ale tracimy wtedy 10% obrażeń. Ciekawe. Dobra, na razie zostawię to. Muszę poczytać te perki troszkę, a nie chcę tutaj was trzymać za bardzo. Wybieramy mapę solo, teraz jest zimowa i wchodzimy do gry. No i mamy pierwszą rozgrywkę, wyjmuję od razu broń, bo tutaj pewnie gobliny zaraz na mnie wyskoczą. O, właśnie. I lecimy. O, cholera, to jedno. O, cholernik jeden, nie? Skubany. Dwa razy mnie trafił. Nie podoba mi się to, łyknę sobie już potkę. Muszę bardziej tego unikać. Nie wiem, czy mieczem da się odbić w ogóle jakieś pociski. Mamy pierwszy level. Jestem ciekaw, ile będę miał po pierwszej rozgrywce. Mamy 13,5 minuty na wyjście z tej mapy. Zbieramy sobie jakieś ucho, złoto. Wszystko, co tutaj mamy. I nie wiem, czy podnosić przedmioty takie jak ubrania i tak dalej, nawet zielone. Czy skupić się tylko i wyłącznie na skarbach po prostu. O, cholera. Mamy szkieleta. Pamiętajcie, żeby uciekać nie tyłem, tylko albo bokiem, albo szmając W. To jest jakiś straszny cholernik jeden. Kurde, mocno jest skubany. O, cholera, nie żyjemy. Dobra, jesteśmy w kolejnej rozgrywce. Nie wiem, co tam się zadziało, ale jakoś niczego nie uniknąłem. Ten szkielet był strasznie szybki. Ale nieważne, zacznijmy raz jeszcze na kolejnej mapie. Wybijmy sobie najpierw wszystko, co tutaj się kręci dookoła. Może troszkę ostrożniej niż ostatnio. Najpierw ten pajączek, one się będą ciągle spawnować, więc... Dobra. Goblin leży. Trochę pieniędzy miał, to jest jakiś kielich. Podnosimy sobie od razu. I sprawdzamy, co jest w skrzynce. Strzał nie chcę, tego też nie chcę. Dobra, to pewnie te pająki wychodzą z jakiegoś, o właśnie, słoja. Więc najpierw trzeba je szybko wybić. Okej. I rozwalić sły. A dobra. Teraz już nie będą nam przeszkadzać. Można sobie zlutować skrzyneczkę. Buty nie dla nas. I mikstura. O, możemy jej używać. Ciekawe. Może się przydać. Dobra, tam jest statuetka, która nam może odnowić HP, ale... O, cholera. Zauważył nas? Może to jest mega ciężki przeciwnik. I wolałbym z nim nie walczyć, ale jak już idzie, no to chodź.
dostał w łeb i ucieka. Zostawia za sobą taką flegmę, która zabiera nam HP. Spróbuję przejść naokoło. Nie wiem, czy to jest przejście. Jest, jest. Ale idzie za nami, patrzcie. Oho, będzie pluł. No i trafił niestety. O, znowu zostawia. Fuck. Cholera jedna. W łeb. Teraz nie wiem, w co trafiłem. Znowu w łeb. Boczkiem. I trzeci cios. Ej, trzecim najciężej trafić. Drugim, tak. I trzeci. Jeden. Drugi. I trzeci. Jeden. Dobra, leży. Prawie umarliśmy. Ale on jest naprawdę ciężki. Co tu mamy? Naszyjnik z Agility i Magical. Coś tam speed. Uleczmy się. Najważniejsze tym E mógłbym się też uleczyć, ale wolałbym na razie nie marnować. Zostawimy to sobie na jakąś krytyczną sytuację. Zróbmy tak i usiądźmy. Teraz się troszkę szybciej zregeneruje to życie. Ja akurat też łyknąłem sobie miksturę, czyli swoją kawę. No niech się troszkę jeszcze podregeneruje. Słychać tu kogoś, ktoś biega. Albo goblin, albo jakiś gracz. Chyba goblin. Dobra, 3/4 HP wystarczy. Myślę, że tak, mamy jeszcze jedną miksturę. Więc sobie łyknę od razu, zaraz zaczniemy je znajdować, więc nie powinno być problemu z tym. A, mogłem się tym uleczyć, cholera. Dobra, zostawimy to sobie na później. Throwing knife, nie chcę. To na później zostawimy. Tutaj ta... Boże, jak to się nazywało? Kleopatra Kao... Nieważne. Broniło skrzynki i właśnie tego... Tej statuetki, która regeneruje KP na maksa. Więc to jest bardzo dobra rzecz, ale no już użyłem tych dwóch potek. Posiedzieliśmy chwilę, bandaż zjadłem. Więc szkoda by było. Uuu, cholera. To chyba jest drogie, z tego co kojarzę. Spodnie można sobie założyć. Hełmik niestety nie dla nas, dla barbarzyńcy niebieski. Weźmiemy może dla mojego barba. No i tutaj łuk. To w sumie można wziąć na sprzedaż zielony. Mamy drabinkę. Ktoś tam się bije na górze, z tego co słyszę. Tu już nic nie ma. Wchodzimy? Oho. Jakiś mag. Idziemy do niego? Dobra, zrobimy to tak. On zaraz zużyje wszystkie skille. Otwieram. O cholera, ale nas trafił. Dali mi tutaj czymś? Jajaj, ale bym go dziabnął. Aż by oberwał, niestety jest. Leży od pająka. O, skubaniec. O, ja też będę leżał. Cholera, jasna. Dobra, drugi. Ojojojoj, pajęczyny nas tu blokują. Dobra. Tyk. Leży? Chyba leży. Dobra, fajnie poszło. Najgorsze jest to, że nie wiadomo, ile ktoś ma HP, czy warto się z nim bić, czy nie. No ten mógł zamknąć drzwi w sumie i uciekać, ale... Chyba nie chciał. Załóżmy jego rękawiczki, zobaczmy, co on tu miał. Jakieś rzeczy miał w sumie. Dobra. Jego mikstury weźmy na pewno. Spodenki Vigor, a on miał Movement Speed, Memory Capacity, bonus, to chyba nie. No to jakiś... Nie mogę tego założyć? No, nie mogę. I co? I chyba tyle. Falcon, jakaś tarcza szara. Nic jakiegoś super ciekawego. Dobra. Dla mnie wystarczy. Mamy cały ekwipunek, ale jeszcze poszukam tutaj trochę rzeczy i poczekamy akurat, bo tutaj zejdzie lina nam za jakieś... półtorej minuty? Albo jak będzie 5 minut do końca, nie mam pewności. Pójdę się uleczyć tą statuetką teraz i będziemy mieli pełne życie dzięki temu.
jakieś itemy leżą jeszcze. O cholera, coś się otworzyło, spadam stąd. Coś na nas spadło, och, o lipka, on jest mocny, dobra, nie będę się z nim zaraz bił. Używamy szybko tego, tej statuetki i ona nam da HP, a obawiam się, że on może się przebić przez te drzwi. Więc chyba nie będę tamtędy szedł. Można się z nim bić, ale on jest strasznie mocny. Mamy skrzynkę, czy ten goblin do nas idzie? Chyba jeszcze nie. No, to mogę założyć? Tak jest. Fajnie, mamy jakiś czepek. Mogę to wziąć? Czemu nie mogę? No, bo to miejsce zajmuje trochę więcej. Co by tu można jeszcze wywalić? Dużo mamy tych przedmiotów naprawdę, więc... Warto by było to odnieść. No, ten łuk też ma być w sumie. Dobra. Spróbujmy się jeszcze z tym goblinem. Chodź tu. Skubańcu. No i on tak dziwnie uciekając jakiś czas. No chodź jeszcze raz. Ika, ika. Dawaj. Nie chcę, żeby ten szaman tu przylazł. Dobra, no dwa strzały zszedł. Otwieramy skrzynkę jeszcze. No w niej nóż ceremonialny. Topory do rzucenia, ale tego nie chcę. Zabijmy tego szamana. Pyk, nie trafił i powinien leżeć już. Nie, jeszcze jeden cios, dobra, leży. Biegnie do nas ktoś, coś tu? Słyszałem kogoś. Ja mam tu jeszcze skrzynki do przeszukania. Idzie. Pyk. Ma trzy uderzenia. Ucho. I otwieramy skrzynkę. 6.42. Wydaje mi się, że jeszcze minutę 40 będziemy mogli wejść po tej linie. Więc jeszcze chwila. Tu jakaś duża skrzynia. Ja się zawsze tych mimików boję, że wyskoczy mi jakiś czasami zawał. O, jakaś wielka tarcza. Nie chcę tego. Kolejny tutaj jest skubaniec. Krótkie mieczyki to nie sięgają do mnie. To szkielety są najgorsze, one strasznie mocno. O, to fajne. One strasznie duży zasięg mają. Z tymi dwuręcznymi mieczami i tak dalej. Rękawiczki, action speed zwiększony. Dobra. Niech będzie tak. Tu jakaś roślina, chyba mamy taką. Z nich da się mikstury robić, z tego co kojarzę. Ale nie jestem pewien jak jeszcze. Dobra. Mamy pospierane wszystko, weźmy sobie pochodnie. Tędy przeszliśmy. Znowu jest ta statuetka chyba dostępna do użycia. Nie, jeszcze nie. Ona się odnawia. Wow, co się dzieje? Nie mogę wejść. Dobra. Próbujmy jeszcze raz tutaj wejść. Nie wiem, czy ten wojownik tutaj będzie. W razie czego go wykiwamy. O cholera. Wow. Okej. Nadal tu jest, ale niestety drzwi już nie zamkniemy. O kurwa, właśnie o tym mówiłem, jaki oni mają zasięg. O panie. O matko, szybki jest skubaniec, dobra. I bardzo mocno atakuje. Weźmy sobie fotkę jeszcze. Nie pamiętam, gdzie to wyjście jest. O, cholera. Dobra, idziemy w stronę po prostu tego. Tam, gdzie była lina. Tam, gdzie była lina, czyli tutaj. 4.25 już lina powinna być w takim razie. Tylko nie mam tu drzwi, więc nie mam jak za sobą zamknąć. Jest lina? To nie tu? Tutaj jest lina, patrzcie. Dobra. Wychodzimy liną. Nie ma co się... Dawaj, właź. O cholera, dorwie nas. Nie, próbuj nawet. Dobra, nie dorwał nas. Ja pierdzielę, ale szczęście. Uff. Już myślałem, że gorzej się to skończy. No i skończymy sobie tutaj na takiej jednej rozgrywce. Tym razem była dosyć długa. 17 minut już mamy filmu. Sprzedam sobie jeszcze te wszystkie przedmioty. Zobaczymy, ile z tego dostanę. Mamy 4. level. Okej, kolekcjoner.
No i wszystko tu do niego włóżmy. Kontrol lewy, przerzucamy sobie. Tu jeszcze trochę. Tego nie mogę? A to jest naszyjnik jakiś zwykły. Tutaj też coś. Ile to jest warte? O cholera. Dużo to jest warte. Opłaca się to zbierać. Nie, noży ceremonialnych nie. Bo one są do misji. Ucho jak najbardziej. Tu diament jakiś tu też. 300 golda prawie. Ja cię kręcę. Dobra, teraz sobie pójdźmy jeszcze do armurera. Hełm dla barbarzyńcy. Czy ja tego potrzebuję? No, powiedzmy, że potrzebuję. Tutaj naszyjnik dający szczęścia 45. Nie wiem, do czego to szczęście jest. Może, że nam lepsze przedmioty wypadają ze skrzynek. Możliwe. To sobie sprzedajmy, to też jednak. Magical Interaction Speed też sprzedajmy. Okej, okay, czy coś jeszcze mamy? Falchion jest za ile? Odłóżmy sobie go tutaj niżej. Nie wiem, czy ja nie będę z tym dwuręcznym mieczem tylko latał. 9, nie, to nie. Ja sobie go zostawię w razie czego. I teraz klikamy sobie Squire i tutaj mamy Stashable Items. Okej, okay. Dzięki temu całe złoto zostało nam przerzucone do Stasha i nie muszę tego ręcznie przerzucać. Wejdźmy w Stash i tutaj dla naszego barbarzyńcy mówiłem, tak? Że chcę przedmioty odłożyć. Matko, ile to jest złota. Czy co, wezmę to sobie? Albo nie. Nie, nie bierzemy tego. Będę wam pokazywał po prostu tyle, ile faktycznie zdobędziemy na tej postaci. Nic nie będę z innych postaci brał. Okej. Okay. Myślę, że jest fajnie. Ten miecz sobie odłóżmy do zwykłego Stasha tutaj jeszcze. I ceremonialny nóż oddajemy chyba temu gościowi. Tak jest. Jeden przedmiot oddaj. Okej. Okay. I to wszystko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, moi kochani. Do kolejnego odcinka. Cześć.